Panowie, świetlaki przywiezione od szwagra, sercówka samica, młody po nich i jasny. Taka cała para parzysta i młodziaczek po nich. Takie ptaszki. To zostaje u nas. Tu już pocztowe, zaraz pokażę. Już 5 pocztowych przyszło. Siedzą sobie. Schodzą na gołębnik. No, proszę zobaczyć. Nie wypuszczam moich, bo te moje to zaraz idą w górę. Będą długo chodzić, te kończate, i zaraz będzie z tych gołębi. Jeszcze dojdą na pewno. Kończaty też wrócił, ale gdzieś siadł na dach, chciał zejść, na budę nie wyrobił się. No ale czekamy. Jeszcze mają czas. 5 sztuk na razie jest. No i sobie same schodzą, bo te moje zaraz w górę pójdą, zaraz wyprowadzą gdzieś. Pocztowy jest mądry, jeszcze tyle dni już siedziały, to sobie przyzwyczają się. Młode się wykluły czajki. Jasny sercowy się jeden wykluł też. Bociany prawdopodobnie, nawet nie wchodzę, nie patrzę, żeby ich nie zganiać z jajek. Coś tam dogramy, jak jeszcze coś wróci, by wam pokazać, że wracają. Bez wypuszczania naszych gołębi. No mówię, ja bym ich wypuścił, tych moich, ale to zaraz pójdą w górę, zaraz będą cudować. Powyprowadzają te młode. O, idzie następny, zobaczcie. 6. No niech sobie chodzi, przyjdzie. A te właśnie, te młodziaki ich właśnie ściągają. Sobie przelatują na mały gołębnik, na duży. Perłowe też chyba powinny się wykluć. Muszę wejść, zobaczyć, zaobrączkować te gołębie, bo tam widzę chyba 2 kończate już są. O, jest tu, proszę zobaczyć. Siad na dach. No i widzicie, 6. I zejdzie sobie na gołębnik na pewno. To jeszcze brakuje 3 i kończatego. Chodź, chodź, ja ci dam mieszankę. I za mały gołębnik, muszę coś kupić. No teraz kończaty tam jajka mają, to samo w tym małym gołębniku. No złaś, młody. Sąsiady ganiały. Zobaczyły, że coś chodzi, to... Wszystko ma jajka. Ale jeszcze raz im chyba dam jajka i wystarczająco. Żeby sprzątać ten gołębnik duży, bo to... Nie lubię tego czegoś. Malnie syf. Ale jak nie sprzątam, powiem wam tak, jak doradziliście, żeby nie sprzątać. I nic się nie dzieje, gołębie zdrowe. Wszystko w porządku, te młodziaki. Zobaczcie, już, tylko otworzę gołębnik. Tu jest jeden młody kończaty. Tu jest już kończata, schodzi, od razu zeszła z jajka. Samiec. Tu są ładne kończate, samiczka z węgier. Też mają jajka. Ale to wszystko pójdzie do kolegi, co obiecaliśmy, że jak młode wyjdą, to zawieziemy. Ładna kończata samiczka jest. 5-letnia samica, zobaczcie, biała i jajka nosi. Kupiłem w Górze Karwarii. Myślałem, że jajka nie będzie nosić, na ryzyko. No ale jednak nosi. Bardzo dobrze. Mówię, zobaczcie, syf. Mnie nigdy tak nie było. Ale jak widać, gołębie się trzymają. Ale tylko się wyklują młode, wyjdą na dach, zaraz wyczyszczę wszystko do następnych jajek. Tu już czajki się wykluły, bo tam widziałem delikatnie. Tu jest mały, młody taki, ale nie widać go. O, teraz wyszedł, ładnie młody wyszedł na krótkim dziobie. Budapeszt. Bociany mają jajka, tu siedzą bociany, tu bociany. Tu jest ten sercowy, muszę go właśnie zobaczyć, do młodego, czy
zabrączkować go. Tu jest jeszcze para bocianów tak samo. Ale chyba samica nie będzie nosić jajek, mi się wydaje. Mój dłuższy czas są w parze i jajek nie ma. Ktoś sprzedał chyba po to, żeby tylko się pozbyć. Ciekawe, czy bociany się wykluły, jak to będzie chować. Wiadoma sprawa. Ten sam jest gruchliwy od kolegi Artura. Pozdrawiam Artura. Z tamtego roku gołąbek. Tutaj też jest ładny samczyk. No mówię, otworzę tylko drzwi, zaraz schodzą z jajek. Dlatego nie chcę tam wchodzić, patrzeć, czy coś się wykluło, czy nie, bo zaraz poprzeziębiają. Tu jest ładnie perłowy, nisko. Też go muszę sparzyć z perłówką samicą. Tak samo. Ten kuntaty takie wyszedł ciemniejszy, ale by miał wianek piękny. Na krótszym dziobie też idzie do kolegi. Muszę odchować. Ta bocianka ma jajka. Nie wiem, co to będzie z tymi jasnymi, jak ich wrzucę tutaj, czy nie będą się gdzieś do młodych nie wejdą, albo do jajek. Dobra, panowie, pozdrawiamy.